Cześć, witajcie w kolejnym takim krótkim vlogowym odcinku. Dzisiaj zaprezentuję Wam komputer, który trafił do mnie na modernizację, a raczej jest to jego ostatnia deska ratunku, gdyż, jak sam tytuł filmu wskazuje, jak nie składać komputera, dzisiaj pokażę Wam, jaki rodzynek mi się trafił na serwis. Taki przydomowy serwis. W wolnej chwili pomagam różnym ludziom z komputerami. Dość istotnym błędem przy składaniu tego komputera jest ilość śrubek mocujących płytę główną. Jak widzicie, tutaj nie ma, tutaj nie ma, tam w rogu nie ma, tutaj na dole też nie ma, a jedyne śrubki, na jakich trzyma się ta płyta główna, to są te dwie i nawet nie są to z zestawu, bo są to wkręty z grubym gwintem, które tutaj nie pasują. Próbując to odkręcić, już oczywiście wszystkie podkładki dystansowe zaczęły się wykręcać razem z kołkami, więc będę miał niezłą zabawę. Kolejny problem, który de facto powinien być na pierwszym miejscu w tym filmie, to umieszczenie karty graficznej. Powinna znajdować się ona w pierwszym, a nie w drugim slocie. To, że jest ona umieszczona w drugim slocie, powoduje jej obniżenie wydajności oraz niestety przez tą szparę, jak tutaj powstała, gdzie nawet palec nie może się wcisnąć, jest narażona na dużo wyższe temperatury. No umówmy się, ta wentylacja, która jest tutaj na piwnicy, raczej nie dostarczy chłodnego i świeżego powietrza do schłodzenia takiej karty. Zerknąłem sobie na procesor, jaki drzemie w tym komputerze i uznałem, że jest to kolejny karygodny błąd. i5-8600K chłodzona boksowym coolerem. Nawet jestem w stanie sobie wyobrazić, jakie temperatury panowały na tym procesorze oraz jaki hałas wydobywał się z całego tego komputera. Ostatni błąd, jaki wychwyciłem, to montaż zasilacza wentylatorem do góry. Tutaj co prawda mamy otwory wentylacyjne i powietrze mogłoby być zasysane przez zasilacz z tej strony, ale zobaczcie, co się działo, gdy karta graficzna również zasysała powietrze w górę, a zasilacz w dół. Tu nawet widać takie kołtuny kurzu, które mówią jednoznacznie, że raczej ani zasilacz, ani karta graficzna w tym miejscu nie miały zbyt dobrego dostępu do świeżego powietrza, zwłaszcza gdy mamy tutaj filtr przeciwkurzowy umieszczony na dole i zasilacz mógłby być obrócony wentylatorem do spodu. Wspomniałem na początku, że komputer trafił też na modernizację. Wszystkie te elementy zostaną wyciągnięte, wyczyszczone. Zostanie wymieniona płyta główna na Z690 Gaming X. Do tego założymy procesor 13 generacji i7-13700KF i spróbujemy schodzić to Noctuą w tym brzydkim, paskudnym kolorze. Mam nadzieję, że komputer będzie służył kolejne miesiące bezproblemowo, a wydajność w grach będzie zauważalnie wyższa. To tyle w tym vlogu, trzymajcie się, do następnego razu, cześć!